To miał być zwyczajny dzień w Garden of Banban 3. Jednak to właśnie tego dnia odnajdziemy ukryte pomieszczenie z chaptera 4 już teraz, w którym znajduje się Jester. Postać, którą powinniśmy zobaczyć dopiero w chapterze 4, zobaczymy już teraz. Witajcie, ja jestem Przemek, a w dzisiejszym odcinku zrobimy po raz kolejny coś niesamowitego w Garden of Banban 3. Odnajdziemy elementy chaptera 4 i dodamy je już teraz do gry. Normalnie nie byłoby to możliwe, ale po wielu próbach udało się. Odnajdziemy ukryte pomieszczenia, w których ukrywa się Jester, czyli nowa postać z czwartej części Garden of Banban. Jestem mega zadowolony, że mogę wam pokazać prawdziwą, najprawdziwszą Jester już teraz. Dlatego zostawcie już teraz łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem, bo wielu z was niestety o tym zapomina, a jest to naprawdę bardzo ważne. Nie zapomnij także tradycyjnie o komentarzu o treści Jester z chaptera 4. Aby mieć szansę zgarnąć szybkie 40 zł PSC. Oprócz tego musisz zaobserwować mojego insta PrzemoPBG, do którego link podałem w opisie. O tym pewnie większość z was wie, bo właśnie tam dowiesz się, czy ci się udało. Także jedziemy z tym śledzie. To, co teraz widzicie, to pomieszczenie z chaptera 3, w którym zjeżdżamy windą i kończy się gra. A tak wygląda po dodaniu Jester i elementów chaptera 4 do Garden of Banban 3. Jest to naprawdę niesamowite, co udało się nam tutaj razem osiągnąć, a znajdujemy się w tym pomieszczeniu wcale nie przypadkowo, bo to właśnie tutaj po raz pierwszy widzimy wzmiankę o Jester w tym ostatnim pomieszczeniu, gdzie kończymy grę Garden of Banban 3 i to właśnie tutaj gdzieś prawdopodobnie ukrywa się ta tajemnicza postać. Zaraz sobie to wszystko zwiedzimy, zaraz sobie to wszystko zobaczymy, widzowie, ale pierwsza rzecz, jaka rzuca nam się w oczy, to to, że nie mamy swojego drona. Nie mamy swojego drona, ponieważ nie mamy pilota. Nie mam pojęcia, co się z nim stało. No i ten wielki napis Garden of Banban 4. Czy tak będzie wyglądało logo Garden of Banban 4? Być może, bardzo prawdopodobne. A pod tym logo jest coś bardzo, ale to bardzo dziwnego, moi drodzy. Jest to dywan z Jester? Tak można byłoby powiedzieć. Także pierwszy raz już Jester widzimy na samym początku tego ukrytego i dziwnego pomieszczenia. Możemy sobie tutaj skakać, możemy sobie chodzić, nic nam Jester nie robi. Przynajmniej na razie. A może nic nam nie zrobi. Może będzie przyjazną postacią. To się zaraz okaże, moi kochani widzowie. W ogóle to pomieszczenie jest totalnym sztosem. Jest w kolorach Jester. Zobaczcie, bardzo podobne są te kolory. Jest zielony, jest taki fioletowo-niebieski. Coś w takim stylu. Także wyczuwam w tym pomieszczeniu Jester. To musi się stać. Jest to bardzo dziwny korytarz. Nie wiem, co jest na jego końcu. Jest bardzo dobrze oświetlony, co może by nam dawać takie znaki, że jednak Jester nie będzie złą postacią, bo w końcu jak jest jasno, a nie ciemno, no to wydaje się bezpieczniej. Także może ta Jester będzie naszą ziomalką. Może będzie dobrą postacią. No szkoda, że nie mamy drona. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj żadnych zagadek ani przycisków do naciskania. Pierwsze, co się rzuca, to jakieś takie barierki w suficie. O co tutaj chodzi z tymi barierkami? Nie wiem, podciąga się tutaj Jester czy coś? Nie mam pojęcia. Może trenuje sobie codziennie rano? Nie wiem. A to? Co to jest, widzowie? To jest jakieś drzewo? O co tutaj chodzi? Ej, widzowie, poczekajcie, bo ja mam pewną poszlakę. Ja mam jakieś flashbacki po prostu. Ja mam flashbacki, widzowie. To jest szyja Zolfiusa? Czyżby? Ale dlaczego to jest tylko szyja? Bardzo to jest podobne. Zobaczcie teraz na ekranie. No totalnie te same kolory Zolfiusa. Mi się wydaje, że to jest prawda. Ale dlaczego to jest tylko jego szyja i ona w ogóle przenika przez podłogę, przenika przez sufit? Co tutaj poszło nie tak? Ale w chapterze 4 wychodzi na to, że na pewno z Zolfiusem się zmierzymy. Okej, bardzo dziwne. Bardzo dziwne rzeczy się dzieją w tym chapterze 4 Garden of Banban. A gdzie jest Jester? Ten korytarz jest dość długi, także chyba bardzo dużo miejsc będziemy zwiedzać po drodze. To? Co to jest, widzowie? To jest jakaś olbrzymia kartka? Ale nie możemy jej podnieść. No nie możemy. Obok leży mała kartka, a pod tą kartką kaseta? No tak mi się wydaje. Gigantyczna kartka. To czyta jakiś olbrzym. To może czyta właśnie Zolfius takie wielkie kartki. No patrząc na tą kartkę A4, a to jest jakaś gigantyczna. Szkoda, że nie możemy tego odczytać. To jest jakieś bardzo rozmazane. Jest to jakiś formularz. Tak mi się wydaje. Dziwne rzeczy. Coraz dziwniej się czuję w tym chapterze 4. Garden of Banban. Oj, bardzo dziwnie. Ej, o co chodzi z tym cieniem? Czemu my rzucamy taki dziwny cień, jakby to były ręce Banbana? Czyżby...
Nie, już myślałem, że nas tam z tyłu nas goni czy coś, ale na szczęście nie. Dziwne rzeczy, widzowie, to jest chyba najdziwniejszy odcinek ever. Dla takiego dziwnego odcinka łapka w górę i sub z dzwoneczkiem, no chyba mi się należą, bo te pomieszczenie naprawdę przeraża. Co to jest w ogóle za dziwna rzecz? Się świeci? Co to przypomina? Jakąś rzeźbę? Nie wiem, nie mam pojęcia, jak połączyć te wątki, ale ten korytarz jest bardzo dziwny, jakby jakiś taki wymyślony, jakby tam były jakieś sny, jakby sny na jawie tam były. Z jedną rzeczą mogę połączyć, że przypomina mi to oko Stinger Flynna, ale nie wiem, czy to jest jego oko, bo możemy podejść normalnie, no chyba, że to byłoby jego oko i on cały czas nas obserwuje. W ogóle jaki tutaj jest kurz, okropny kurz. Trzeba posprzątać w tym przedszkolu Banban. To się jeszcze okaże, widzowie, bo może jeszcze i Stinger Flynn tutaj wyjdzie i będzie nas gonił. Może to jest jego oko. Nigdy nic nie wiadomo w tym Guardian of Banban. Też napiszcie w komentarzu, jaką wy macie teorię na temat tego pomieszczenia, bo dzieją się tutaj naprawdę dziwne rzeczy. Jakaś barierka? Czyżbym tutaj nie mógł przejść dalej? Co się w ogóle tu dzieje? Jakieś dziwne rzeczy w suficie tu? Co to jest, widzowie? Co tutaj się dzieje? To jest jakaś kraina z wyobrażeń czyjś. Jakby to był jakiś sen. Tutaj niektóre przedmioty są tak dziwnie ułożone. No nie wiem. Ale tę barierkę chyba... O, dobra. Mogę na szczęście przeskoczyć, ale kto nas chciał odgrodzić od tego? Dziwne rzeczy. Tutaj mamy jakieś pudełko na ścianie. Mamy też kamerę, czyli jesteśmy obserwowani. Czy to jest kamera podglądana przez dobrą osobę? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że to jakaś dobra postać i będzie nam pomagać. Może to Jester? No i mamy megafonik. We wcześniejszych etapach tego chaptera to przecież przez megafon mówił do nas zawsze Banban, czyli jest tutaj połączenie. Dronika nie możemy podnieść niestety, a szkoda, bo widzę, że jest jakiś stoliczek. No dziwne rzeczy tu się dzieje, jestem po prostu w szoku. Ja się czuję, jakbym normalnie grał w prawdziwy chapter czwarty. Tak niesamowicie wygląda. Jakieś dziwne barierki, jakieś dziwne przedmioty. Co tu się dzieje? Jakiś stół. W ogóle matko jedyna. To jest tak przerażające. To jest tak dziwne. Ja się tak dziwnie czuję, widzowie. Olbrzymia sterta maszyn, automatów. Jakby ktoś chciał nam zastawić drogę, ale mimo wszystko zobaczcie, jest tam szpara, żeby przejść. Albo ktoś tam był przed nami, albo to jest jakaś pułapka. Jedno z tych dwóch rzeczy. No nic, no po to tutaj jesteśmy, żebym pokazał wam całe nowe pomieszczenie. Żebym pokazał wam Jester, także oczywiście przejdziemy tam, choć boję się jakiegoś jumpscare'a albo innej przerażającej postaci. No dobra, raz kozie śmierć. O nie, widzowie, tak jak mówiłem, Zolfius tutaj jest, czyli tam była jego szyja, a tutaj jest jego głowa. Wydaje się, że jest on chyba nieruchomy. Tak mi się wydaje, jak na niego patrzę. Chyba wydaje się bezpieczny. Dziwne rzeczy. Ale moi drodzy, to dopiero jest magia. Ja się czuję jak Alicja w Krainie Czarów, no. To przejście, schody w dół robią tak kolosalne wrażenie, a wystarczyło tylko skręcić w prawo za Zolfiusa i ukazały nam się takie schody w dół. Coś czuję, że Jester jest coraz bliżej, moi drodzy widzowie. Coś tak mi się wydaje, bo schody w dół zawsze zwiastują coś ciekawego. Mnie najbardziej ciekawi, co jest tam na dole, bo mi, moi drodzy, wydaje się, że jest to woda. Pomieszczenie całe zalane wodą. Tego jeszcze w Garden of Banban nie widzieliśmy. Wow! Woda i lilie wodne. Pięknie to wygląda. Niesamowicie to wygląda, widzowie. No tutaj, skoro są kwiatki, to musi być Jester. Musi być po prostu. Ale czy te kwiatki nie są jakąś pułapką? Czy na nie możemy sobie normalnie wskoczyć? Ciekawe, no raczej w wodę nie możemy wpaść. Sprawdźmy to z shiftem. Oj! Dobra, udało mi się ratować jeszcze raz z tej strony. Co jest? Czemu ja nie mogę na to wskoczyć? O, dobra, udało mi się z podwójną spacją. Dobra, czyli lilie są bezpieczne. Czyli wychodzi, że to jest taka przeszkoda, to jest taka łamigłówka. Przepięknie te elementy chaptera czwartego wyglądają i chyba się z tym zgodzicie, widzowie. Jeżeli tak, to oczywiście łapka w górę musi być zostawiona, a my skaczemy dalej, niczym żabka po tych liliach. Skaczemy sobie. O nie! Mamy Jester! Jester się rusza! Czyli jednak mówiłem, że jesteśmy coraz bliżej. Ona się porusza, ale porusza się w miejscu, jest w wodzie. No w sumie ma coś wspólnego z kwiatem, czyli wychodzi na to, że lubi wodę, ale ja nie wiem, czy ja mogę tam podejść.
Patrz, ona nas widzi, widzowie. Nie wiem, co mam teraz zrobić. No cóż, przynajmniej zobaczymy w najgorszym przypadku, jak wygląda jumpscare. Skaczmy dalej na tę lilię. Hop, hop i hop. Jest tutaj Chester. Jakby nie mogła się wydostać z tej wody? Coś tu jest nie tak, widzowie. Ona nie może się stąd chyba wydostać. Ona albo on, bo różne są głosy, różnie mówicie. Dobra, to jest podejrzane. O, tutaj jest jakaś lilia, tu jest jeszcze chyba jakieś ukryte przejście. Dziwne rzeczy, ale mamy to, mamy Chester, spotkaliśmy Chester już teraz w chapterze trzecim. To jest po prostu niesamowite, to rozwala mi mózg, widzowie. Jestem niesamowicie podjarany. A co nas... Nie, 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 ratuj się, ratuj się, ratuj się, ratuj się. Of, uf, uf, dobra, już myślałem, że wpadnę do wody, a tego bym nie chciał. Chester wydaje się dość pozytywnie nastawiona. Chyba nas nie goni, chyba się tylko na nas patrzy. Ona chyba potrzebuje pomocy. Może trzeba pójść tam i jej po prostu pomóc. Może tam jest jakieś narzędzie, które spuści tę wodę z tego pomieszczenia. Ma to sens, sprawdźmy. Ten korytarz jest naprawdę wąziutki. Robi się tutaj coraz bardziej creepy, widzowie. Przynajmniej ja tak się czuję, nie wiem jak wy. Okej. Okej, dobra, są kolejne schody. Chester chyba stoi w miejscu, czyli wychodzi na to, że musimy chyba jej pomóc. Tak mi się wydaje. Dobra, skaczmy, skaczmy. I gdzie poprowadzi nas to miejsce? W ogóle jak niesamowicie to się odbija w wodzie. Przepięknie to wygląda. Wow, jestem pełen podziwu. Dobra, Chester nas nie goni. Tutaj są schody cały czas w górę. W górę, w górę, w górę, w górę. Ciężko nawet po tym iść. O nie! Widzowie, to jest pułapka! To jest pułapka! Chester zostawiła nas pułapkę! O nie, co to za jumpscare!